Witaj, w tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób założyć randkę na portalu IPOM. Jeśli dokonaliśmy już wcześniej rejestracji, posiadamy login i hasło, należy je wprowadzić w odpowiednie pola. Oczywiście zamiast loginu możemy również wprowadzić tutaj adres e-mail, który użyliśmy podczas rejestracji. Po wprowadzeniu tych danych klikamy przycisk Zaloguj. Po zalogowaniu się pojawia nam się nasze menu, menu użytkownika. I w tym momencie wybieramy profil, wybieramy moja strona i mamy możliwość założenia randki. Wystarczy kliknąć wyślij. Otrzymaliśmy komunikat, że konto zostało pomyślnie założone. W tym momencie należałoby przejść w edycję swojego profilu, by wprowadzić odpowiednie dane. W tym celu wybieramy profil, edytuj profil. Jesteśmy na stronie edycji naszego profilu, gdzie możemy wybrać naszą, czy jesteśmy mężczyzną, czy kobietą, kogo szukamy, podać datę urodzenia, województwo, miasto. Oczywiście te dane są potrzebne w celu łatwiejszego wyszukiwania nas przez innych użytkowników. Należałoby również przejrzeć wszystkie pozostałe opcje, jakie tutaj mamy. Możemy wszystkie zaznaczyć, możemy zaznaczyć ich część. Opis o sobie wprowadzamy w osobiste na samym końcu. Ja w tym momencie wprowadzę taki przykładowy opis administrator. Oczywiście naciskam wyślij. I w tym momencie nasz profil został zaktualizowany i oczekuje na akceptację przez administratora. Jedynie tylko członkowie IPON nie muszą czekać na akceptację. Akceptacja następuje minimum raz dziennie. Do tego momentu mamy możliwość oczywiście przeglądania profili innych użytkowników, natomiast no, mamy ograniczone możliwości. By sprawdzić status naszej randki, wybieramy pole profil, następnie moja strona i tutaj mamy możliwość sprawdzenia, czy nasza randka jest już zaakceptowana, czy też oczekuje na akceptację. W momencie, kiedy założyliśmy już randkę, kiedy uzupełniliśmy pola informujące o nas, no by zwiększyć atrakcyjność naszej randki, należałoby dodać fotkę. W tym momencie wybieramy profil, zmień foto, ewentualnie fotowizytówka. I w tym momencie, żeby wybrać foto, należy kliknąć przycisk przeglądaj, odnaleźć naszą fotografię i klikamy przycisk wyślij. Otrzymaliśmy informację, że fotowizytówka została zaktualizowana. W tym momencie, no tutaj tak jak widzicie, jest to mało czytelne, dlatego pokażę Wam, w jaki sposób edytować taką miniaturę, by ona była bardziej widoczna, bardziej atrakcyjna. W tym celu wybieramy edytuj miniaturę i pojawia nam się tutaj taki w lewym górnym rogu taki kwadrat. Ten kwadrat oczywiście możemy dowolnie rozciągać i przeciągać myszą. I w tym momencie mamy tutaj po lewej stronie, mamy podgląd, jak to wygląda, którą część, że tak powiem, przydatne jest to w momencie, kiedy jest więcej ludzi i chcemy zwrócić uwagę, wskazać na bezpośrednio naszą osobę. Myślę, że w ten sposób będzie dobrze. W tym momencie należy potwierdzić to przyciskiem wyślij. Mam nadzieję, że filmik ten był dla Was przydatny. Pokazałem Wam wszystkie opcje, które umożliwiają nam tutaj zarządzanie naszym profilem. Właśnie moja strona, edytuj profil i zmień foto. W każdej chwili oczywiście możemy to zmieniać. Także pierwsza część filmu zakończona. Mam nadzieję, że będzie dla Was przydatny. Dziękuję.